Siemano moje mordy, dzisiaj w odpowiedzi na challenge właśnie jak Wojta, generalnie bardzo gorąco pozdrawiam stary. Przejmuję po tobie oczywiście rękawice i wyzywam na pojedynek kilka osób. Będzie to Warped Bull, Pan Tutaj, Cozy Attack, Mati Dos, Dos95 oraz Igor, a także każdy z was, kto chciałby pomóc w realizacji tutaj właśnie 24 finału w Ośpu. W tym roku zbieramy właśnie na sprzęt medyczny dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Tutaj właśnie wraz z siecią Play generalnie w tym roku powstała gra, która się nazywa Kilobity na Charity, w której musimy przechodzić plansze, w zamian za co później właśnie dostaje organizacja w Ośpu pieniążki od Playa. Wybieramy sobie tutaj właśnie swoją postać, chłopaka bądź kobietę prawdopodobnie, czy nie wiem, amebę albo inną amebę. Klikamy sobie tutaj właśnie, że jest poradniczek, musimy używać, skakać używając spacji bądź tego właśnie tak klawiszu skok. Generalnie zbieramy sobie takie to punkciki niebieskie i różowe, takie jakby różowe. Unikamy jakichś tam pająków, nie wiem, troli, kolców, nie wiem, dzika czy świń, cokolwiek to ma dla niby być. Klikamy sobie graj i gramy. Jest to gra, która przypomina generalnie swoją konstrukcją stare Game Boye. Tutaj właśnie kłania się dla młodszych odbiorców, którzy prawdopodobnie nie wiedzą, co to jest Game Boy. Tak właśnie gdy wyglądały gierki. Cóż, zbieramy sobie i generalnie to jest na tyle dobra akcja, że jeżeli nawet nie macie stałego środku, żeby się utrzymać, w sensie nie macie roboty na przykład, nie macie, no generalnie nie macie roboty, więc nie macie wypłaty, a chcielibyście pomóc jednak tutaj w gązaniu pieniążków dla Wośpu, to grajcie sobie taką to giereczkę, to nic nie kosztuje, a tak naprawdę za każde ileś tam, no, punktów zdobytej w tej właśnie grze tych kilobitów, czy tam kilobajtów, czy tam czegoś tam, generalnie jest kasa dla Wośpu. Są to oczywiście grosze, ale no, każdy grosz się liczy, jakby nie było, nie? Oj, tutaj znowu zepsułem, cóż. Dobra. Myk, 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 myk. Oj, 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 dobra. Mamy pierwszego trolla. Dobra, jest jakieś pająk i kolce, nie, to będzie już koniec dla mnie, kurczę, dobra. Mam 140 kilobitów generalnie i to jest 22 grosze dla Wośpu. Od Playa oczywiście, klikamy sobie, jeszcze raz gramy. Teraz tą dziewczynką, bo karty tutaj widzę właśnie na jej głowie. Klikam sobie graj, okej, skok. Cóż, no, jak także mówiłem, to chyba jest jedna z fajniejszych metod na to, żeby dać jakiś tamkolwiek, mieć jakikolwiek wkład w to, co się dzieje generalnie teraz na Wośpie, żeby mieć właśnie w tą niedzielę jakieś tam, powiedzmy, lepsze samopoczucie, że pomogłem dzięki moim, nie wiem, 10 minutom gry. Wośp dostał parę groszy ode mnie za moją właśnie grę tutaj w jakąś tam gierkę przeglądarkową. No, czy warto? No myślę, że jednak warto, bo jednak właśnie nic nie kosztuje. A pomagacie, jakby nie patrzeć. Każdy grosz liczy. No, gra w sumie nie jest taka zła, no mogłaby minimalnie lepsza, ale no, nie jest aż tak tragiczna. Twoją budową lekko przypomina Ice Towera. Ale tylko tak lekko. No i znowu kolce, kurczę, i znowu ostatnie życie mi zostało teraz. Szlak by to wziął. Dobra, skupmy się. To będzie to mój ostatni bieg na tym odcinku. Przed jasna potem dla przyjemności sobie jeszcze pogram w tą grę. Po odcinku samym już. Okej. To są to skolce, dobra, udało się. Dobra. Chwila skupienia. Tutaj do góry przejdźmy. Skoczmy w dół, po to jeszcze jedno serduszko tam sobie weźmiemy, znaczy serduszko. O, o to właśnie mi chodziło, tak. Pajączego odsuń się. Dobra. Pyk, idziemy do góry. Dobra, kolejny pajączek. Okej, skrzynka. Skrzynka, kolejny poziom jakby uzyskany, kolejna, nie wiem, podłoga na przykład, kolejny pięterko, tak to może ujmę. Tak bardzo Ice Towerowo. Dobra, kolce, kolce, ale są różne punkciki, jest dobrze. Generalnie wartość tych punkcików jest chyba minimalnie inna. O, patrzcie, dostałem jakiś etap drugi. Wow. I tam pisało, że zabrałem jakieś tam nowość, bo tylko nie wiedziałem właśnie jakie ta, jaka tam była kwota niestety, kurde. Ale widzicie, ma to ma 3 życia. Więc pogramy sobie jeszcze chwilkę dłużej, jeszcze jedną mapę sobie zagramy przynajmniej. O, tutaj było na, dosłownie no, na tyknięcie i się udało.
A no spójrzcie, kurde! Ice Towerowe skillsy zostały! Ja cię. Dobra. Tam w dole jeszcze jest jedna skrzyneczka. Dobra, mamy. 304, tutaj jest jakiś pan rekin, czy coś takiego, nie? Dobre. Ogar, Zenek. Dobra, oj. Kurde, było, zjadł. Chwilę skupienia. No, weź się w garść, Zenek. Dobra, jest, okej. Kolejne, jest, dobra, udało się ominąć amebę. Czytam to coś. Tu jest dużo tego do wzięcia, więc weźmy to też, żeby nie było marnowania pieniążków. Mniam. Nie! Dobra! To coś nas zjadło, ta jakaś tam drżownica czy to coś tam, nie wiem co to ma w ogóle być, ale okej. Jakby granie jest jakaś taka mega skomplikowana, co prawda nie jest też taka jakaś taka no mega łatwa czy tam przyjemna, ale za takie właśnie granie po szkole, nie wiem, przed szkołą na przykład, czy nawet samej szkole na przykład, no myślę, że 3 razy na miejscu, kurde, dobra. Mam 450 kB i to będzie 72 grosze dla playa, czyli na tym odcinku generalnie mam około złotóweczki dla playa na właśnie akcję Wośpu. No cóż, no... Czy to było trudne? Czy to trwało długo? Nie. Czy warto? Jak najbardziej, myślę, że warto. Pamiętajcie, każde, które zostało przeze mnie teraz wymienione na tym właśnie odcinku, na tym challenge'u, proszę o to, aby do 10 tego miesiąca uporał się z tym oto challenge'em, ponieważ właśnie, jak wiecie, czwarty finał Wośpu będzie właśnie w tą niedzielę 10 stycznia. Cóż, na razie, hej, cześć, czołem, trzymajcie się do następnego odcinka, yo!